Dzień dobry. A jak fajnie, przyszła wiosna. Dzień dobry, witajcie, witajcie, dołączajcie do mnie. To tutaj się naładujemy pozytywną energią. Ja was witam dzisiaj z mojego balkonu, bo nie mogłam po prostu nie skorzystać z tej okazji, że przyszła wiosna, ona chce się z nami przywitać, więc witajmy się też z nią, to zostanie może nam na parę dni, a nie tak jak dotąd, że raz przyszła, raz poszła i w końcu nie było wiadomo, czy jest zima, czy jest wiosna. Słuchajcie, ale dbamy o wiosnę w naszych sercach, więc nad tym będziemy dzisiaj pracować. W tytule naszej transmisji jest czuć się dobrze, zaraz powiem dlaczego, jestem zainspirowana czymś i się z wami zaraz podzielę. Dołączcie, dołączcie tylko spokojnie. W ogóle nie pomyślałam, że będzie mnie raziło słońce i nie wzięłam sobie okularów, ale może jakoś tutaj przetrwamy. W zaangażowaniu to zapomnę o tym, że mnie razi. Słuchajcie, czuć się dobrze. Tytuł transmisji pochodzi z inspiracji, którą przed chwileczką poczułam w sobie, ponieważ na naszej grupie, słuchajcie, tutaj wiecie, że jestem w Mary Kay i mam swój zespół konsultantek, właściwie no nie swój, bo nie jestem ich właścicielem, ale każdy może dołączyć do zespołu i się rozwijać jakby przy mnie, wspólnie z, przy innych. Mamy takie fajne wyzwanie, bo wiecie, że wyzwania rozwijają, to już padło wiele razy tutaj, nie? Że tylko wtedy, kiedy mamy cel, decyzję, że wychodzimy ze strefy komfortu, chociażby małymi kroczkami, to wtedy jest nasz wzrost. Wtedy jest właśnie wzrost. Wzrostu nie ma, jak leżymy całe życie na kanapie. W ogóle się wtedy nie rozwijamy, chociażbyśmy oglądali nie wiadomo co, jakie wartościowe treści, to dopóki nie przenosimy tego na życie, nie sprawdzamy tego doświadczalnie na sobie, to po prostu nie uczymy się, można by powiedzieć. I słuchajcie, i przed chwilą właśnie przyszło mi na Facebooka powiadomienie, że na grupie Czuć się dobrze, zapraszam was do tej grupy w imieniu Amelki, właśnie Amelka prowadzi transmisję. Nasze wyzwanie polega na tym, że na swojej grupie prowadzimy samodzielną transmisję. Więc gratuluję ci, Amelka, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że to powiedziałam. Amelka jest refleksologiem, genialne rzeczy jakby wydobywa właśnie dobre samopoczucie. O, tak to ujmę. Wydobywa dobre samopoczucie z człowieka, więc myślę, że warto, żebyście do tej jej grupy zajrzeli. A dlaczego też fajnie nam to pasuje do dzisiejszego tematu, bo chciałabym bardzo poruszyć coś, co zrozumiałam jakiś czas temu, że co jest, do czego najbardziej warto dążyć, czym się inspirować, jaki stan, na jakim stanie nam najbardziej powinno zależeć. Bo my, słuchajcie, tak sobie kiedyś uświadomiłam, że wszyscy mówią o tym szczęściu, że tak chciałabym być szczęśliwa, chciałbym być szczęśliwy, nie? Tak, wiecie, czasami mamy taki slogan już, to szczęście to taki slogan, że właściwie nie wiemy, co się za tym kryje, nie? Że tak... Na pytanie na przykład, co bym chciała w życiu, to mówię, że chciałabym być szczęśliwa, ale tak naprawdę to nie umiem odpowiedzieć, co by mi to szczęście dawało, nie? Czyli nie ma takiego połączenia ze sobą, że nie wiem, o co mi tam w środku chodzi. I słuchajcie, chcę dzisiaj was zainspirować do tego, żeby zadawać sobie takie pytanie, czy ten stan szczęśliwości, nie? Jeśli, czy ten stan, czekajcie, bo mi tu piszą cały czas. Ania, Jacek, witajcie się ze mną, piszcie komentarze proszę, zawsze jest mi tak miło, jeśli wiem, kto jest po drugiej stronie. I piszcie też, co uważacie oczywiście. I słuchajcie, ten stan tej szczęśliwości właśnie, ja odkryłam jakiś czas temu i wtedy nawet powstał taki e-book, To nie ja mówię, jest na mojej stronie, www.dorotaozo.pl. To jest taki e-book, który tytuł ma To nie ja mówię. I zaraz wam powiem dlaczego, tylko przeczytam Iwonki komentarz. Codziennie budząc się podejmujemy decyzję, czy wybieramy drogę zwycięzcy i działamy, czy wybieramy drogę ofiary i narzekamy, pogłębiając nasze negatywne emocje. Słuchajcie, Iwonka, bardzo ci dziękuję za ten komentarz, dosłownie. I słuchajcie... To jest w ogóle wielkie odkrycie w życiu, jak dojdziemy do takiej świadomości, że to my właśnie decydujemy o tym stanie szczęśliwości.
To my decydujemy. Naprawdę, to jest niepojęte. Słuchajcie, ja miałam bardzo dzisiaj trudny poranek. I w pewnym momencie zauważyłam, że wpłynęły te okoliczności, bardzo wpłynęły na moje emocje, tak? I nawet sobie pomyślałam, a nie, dobra, nie nagram dzisiaj żadnej transmisji, bo po prostu, no jakby wpłynęło to tak na mnie negatywnie, że po prostu, że nie mam w ogóle na to natchnienia, tak? Ale słuchajcie, no przecież, dzięki Bogu już mam taką świadomość, że to ja decyduję, że to ja decyduję, każdy z nas decyduje i powiedziałam sobie, nie ma to na mnie dzisiaj wpływu, nie ma to na mnie wpływu, nie ma to na, te okoliczności nie mają wpływu na to, jak ja się czuję, tak? Są to okoliczności, które po prostu trzeba rozwiązać, przejść, tak? Poradzić sobie z nimi, ale one nie będą determinować mojego samopoczucia. I słuchajcie, zachęcam Was do takiej decyzji, bo naprawdę od razu mi się polepszyło. I od razu nagrałam i na Instagramie przed chwilą fajną pogadankę, malując się i jestem tutaj z Wami. Więc popatrzcie, że to działa. To działa. Tak jak Iwonka napisałaś, to działa. To my, budząc się, podejmujemy decyzję w każdej minucie naszego dnia. Podejmujemy decyzję, którą drogę wybieramy właśnie. Czy poddajemy się tym okolicznościom i pozwalamy na to, żeby nas zniechęcały i zdołowały, może już wtedy ja już nie wykonam swojej pracy, nie będę zainspirowana, będzie cały dzień beznadziejny. Przecież mogło tak być, gdybym poszła tą drogą, jak nazwała to pięknie Iwonka, nie? Więc zapraszam do tej świadomości, że tak jest. Jacek pisze, wszyscy, którzy Cię uwielbiają, plus osoby z boku oglądające. A z boku, to pozdrawiam wszystkich też z boku, słuchajcie. Całymi rodzinami oglądajcie. O, Tadeusz, ja dzisiaj chyba wstałem lewą nogą. No to Tadeusz, fyrtnij lewą na prawą. I się wszystko odmieni. To jest kwestia decyzji, nie? Ale ja myślę, że ty to wiesz, bo się trochę znamy, więc myślę, że ty to wiesz i dokonasz tej zmiany, że z lewej zrobisz prawą i będzie okej. I nie zdeterminuje to całego twojego dnia. Przypomniała mi się taka, na jakimś chyba szkoleniu słyszałam o stonodze, nie? W sprawie kontroli, że my tak chcemy wszystko kontrolować, nie? Że my tak chcemy wszystko kontrolować, a właściwie to wszystko, czego potrzebujemy, żeby sobie poradzić w przeróżnych okolicznościach, to jest uwaga, i to jest nasz dzisiejszy temat, ależ nam się pięknie połączyło, bycie sobą. To jest bycie sobą, to jest bycie sobą. Poddanie się, słuchajcie, poddanie się takiej, chcę nawiązać też do dzisiejszego naszego tematu rozwojowej kawy, zaraz o tym powiem, ale słuchajcie, naprawdę to jest niepojęte, że w przeróżnych okolicznościach, jak odpuścimy presję, jak odpuścimy tak jak stonoga, ona nie ma presji, która nogą ma pierwsze postawić, tak? Ona po prostu się poddaje swojej naturze, tak? I na dzisiejszej rozwojowej kawie o godzinie 19 w aplikacji Zoom będzie świetny temat odpuszczania presji. Odpuszczania presji będzie prowadzić Bernatka Ziemińska, ona genialnie prowadzi spotkania, więc czekajcie, sobie tu kliknę, to może mi się coś poprawi, nie? Więc zapraszam, spotkanie jest bezpłatne i można naprawdę się na nich rozwijać, na tych spotkaniach. Więc będzie odpuszczanie presji. Jeśli masz dzisiaj w sobie zbyt dużą kontrolę, że nie wiesz, którą nogą, którą nogą, że lewa gdzieś tam się ciągle pcha do przodu, to bądź na tym spotkaniu. Ale słuchajcie, pomyślałam sobie, że właśnie dotknę, zainspirowana tą książką, którą się wczoraj z Lidią dzieliłyśmy, ja o Jabesie, tak? Modlitwa Jabesa. Piszcie, kto był wczoraj, dawać tutaj komentarze, kto był wczoraj. Była przecudna transmisja właśnie o modlitwie Jabesa, żeśmy ją tak trochę rozkminiały. I jest taki fragment, którego wczoraj nie poruszyłyśmy, a on jest bardzo, bardzo mocno we mnie się tak zasiał. I chcę go dzisiaj przytoczyć na potrzeby naszego dzisiejszego tematu, bo tutaj w tej książce tak, ten fragment mnie uświadomił taki pewien jakby proces, nie? Że
kto był wczoraj, to będzie wiedział, o czym mowa, że rozkminiałyśmy takie zdanie z tej modlitwy. No, rozkminiałyśmy chyba wszystkie zdania, ale padło takie coś, że... jest takie zdanie, a może przeczytam, bo jeśli ktoś nie był, to nie wiecie, o czym mówię. Kasia, był świetny live. No, Katarzyno, jeszcze nasz wspólny. Jeszcze nasz wspólny nas czeka, Kasia, także pewnie niebawem coś czuję. Słuchajcie, ta modlitwa, jeszcze tylko powiem tym, którzy może wczoraj nie byli i nie wiedzą, o czym mowa. A wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc: obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy. I słuchajcie, chcę, nie będziemy się tu powtarzać, bo zapraszam, każdy może sobie tę książeczkę kupić i sobie tę modlitwę rozłożyć na czynniki pierwsze. I to jest niepojęte, że cztery zdania można, o czterech zdaniach można tyle pisać i tyle mieć przemyśleń. A to na pewno jeszcze nie jest wyczerpane, ale chcę dotknąć tego, że w Starym Testamencie jest często bardzo: ręka Twoja była ze mną, nie? I tam często się tak pojawia, że a ręka Boża była z nimi, nie? I takie tam są. Co to znaczy ta ręka Boża? Ja wczoraj, słuchajcie, wczoraj kiedyś sobie na naszej kawie z Bogiem właśnie doświadczyłam takiego olśnienia, że jest taki jakby proces zmiany nazewnictwa, ale ciągle chodzi o to samo. Bo w Starym Testamencie jest, kiedy ręka Boża była z kimś, to znaczy, że tak jak w Nowym, to samo co w Nowym Testamencie, że ktoś był napełniony Duchem Świętym, nie? I to jest tak tylko tak na przestrzeni dziejów i czasów można jakby sobie, miałam taką refleksję, nie wiem czy słuszną, piszcie co uważacie, ale że tak jakby na przestrzeni dziejów zmieniał się język, ale ciągle chodzi o to samo, że Bóg jest w nas, nie? I w Starym Testamencie ręka Boża była ze mną, ręka Boża była przy tych ludziach, tak? W Nowym Testamencie jest, że napełnieni Duchem Świętym, to praktycznie jest to samo. A w nowoczesnym języku teraz, w naszym całym tym rozwoju osobistym, który jest taki modny, tak? A często się tym dzielę, że dla mnie ten rozwój osobisty to nic innego jak to samo, co mamy w całym Piśmie Świętym, tylko bardziej nowocześnie nazwane i bardziej może neutralnie dla wszystkich. Bo w nowoczesnym teraz tym słownictwie i w rozwoju osobistym i w tym takim jakby stymulowaniu ludzi do tego, żeby się rozwijali, jest takie nazewnictwo, żeby wchodzili w bycie sobą, żeby wchodzili w stan flow, żeby wchodzili w stan flow, czyli tak jak w naszym tutaj tytule, żeby czuli się dobrze, żeby czuli się sobą, żeby czuli się spełnieni. I słuchajcie, i to było dla mnie takie olśniewające, nie? Że my czasami tak poszukujemy takich jakichś recept na szczęście, wiecie, ciągle mówimy, że to, czego najbardziej chcemy, to szczęście i tak dalej, a tak naprawdę chyba nie ma większego szczęścia, chyba nic, żadne ani materialne rzeczy, ani statusy jakieś, ani chyba nic, chyba że są efektem połączenia ze swoim potencjałem, czyli rozwoju takiego swojego. Bo żadne takie rzeczy, mi się wydaje, że nie są w stanie, jeśli nie są właśnie, nie były osiągnięte, zrealizowane wskutek tego, że łączymy się ze sobą, ze swoim potencjałem, to nie mogą nam dać takiego stanu jak poczucie takie prawdziwego bycia sobą. I chciałam dzisiaj nas wszystkich zainspirować do tego, ponieważ to, co jakby obserwuję i też ja jakby, ja już trochę przepracowałam, tak, i dlatego tak mocno się tym dzielę i dlatego jakby często słyszę, że jakieś takie, a ty to tak wymachujesz, śmiejesz się, a coś tam, wczoraj o kapciach mówiłam kiedyś, coś tam. I to jest właśnie takie przejście takiego progu, że stajesz się sobą. A to, co właśnie my dzisiaj obserwujemy, że jest taki kierunek, to jest przerażający kierunek, że coraz więcej nas tak udaje,
No bo przecież te social media, w których trzeba dobrze wypaść, ten Instagram, w którym, na którym wszystko jest takie idealne, słuchajcie. Wszystko jest takie idealne, te filmiki są takie idealne, te kobiety są zawsze piękne, zadbane, zawsze mają umyte włosy, zawsze mają idealne brwi, idealny makijaż. Wiecie, po prostu to jest świat tak idealny, że kiedy nie będziemy sobie przypominać, że to nie jest prawda, że to nie jest rzeczywistość tej osoby, która gdzieś tam pokazuje, no może chyba, że jest bilionerką i faktycznie ma mnóstwo służby i po prostu, nie wiem, tak jak w serialach brazylijskich, zasypia w makijażu i budzi się w makijażu. Ale słuchajcie, dopóki nie będziemy sobie przypominać, że to nie jest prawdziwy świat, tylko to jest po prostu stworzone na potrzeby, nie wiem, nie wiem czego, to będziemy właśnie sfrustrowani, nie? I takie, chciałam nas wszystkich zachęcić do tego, żeby być sobą, tak? Ja tak bardzo uwielbiam, Kasia, na przykład ciebie, jak tak fajnie też tutaj komentujesz, jak rozmawiamy przez telefon, to po prostu czuć, że jesteś sobą. Tutaj w social mediach nie jesteś nikim innym, jesteś taka, jaka jesteś naprawdę. To jest cudowne. Iwonka Góra, coach styru, która przecież też no, piękne rzeczy robi, wielkie rzeczy i też budujecie swoją markę osobistą, czyli wiecie, to jest takie naprawdę zdrowe budowanie marki osobistej, a nie marki udawania, wiecie, a nie udawania kogoś innego, kogoś, nie wiem, właśnie takiego idealnego, nie? I słuchajcie, Iwonka tutaj z tobą, co mam kontakt, to się uśmieje, bo śmiejemy się ze swoich defektów właśnie, ze swoich słabości również się śmiejemy, tak? I to jest naprawdę cudowne, więc, czyli jesteśmy sobą. Jakie to jest cudowne, że jeden człowiek przed drugim może być sobą. I chciałam was dzisiaj zaprosić do zadania sobie takiego pytania, które pomaga nam też tak podróżować w głąb siebie, mówiąc językiem Jamesa Allena z książki Tak jak człowiek myśli, bardzo polecam. Czyli łączenia się ze sobą i żeby zadać sobie takie pytanie, kiedy ostatnio byłam sobą? Kiedy ja ostatnio byłem sobą, byłem sobą, kiedy pozwoliłem sobie być sobą? Być sobą przed drugim człowiekiem, nie? Być sobą w ogóle. Bo wiecie, pewnie będziecie wiedzieć, o jaki mi stan chodzi. To jest takie połączenie. Hawkins nawet to gdzieś u niego czytałam i to nauka mówi, że to jest tak jakby połączyć lewą półkulę z prawą, nie? Że dwie półkule tego takiej kontroli, racjonalizmu i z drugą półkulą takiego właśnie odpuszczenia jakby, tak? Zaufania, odpuszczenia. One się ze sobą jakby współpracują. I to są takie momenty właśnie, w których my czujemy taką pełnię. I oka, dajmy sobie szansę odkrycia swojej wyjątkowości. Tak, bo nasza wyjątkowość to może być, wiecie, nasze talenty mogą świadczyć o naszej wyjątkowości, ale nasze słabości również mogą świadczyć o naszej wyjątkowości. Ja non stop się śmieję, jaka jestem chaotyczna, tak? Ale dopóki nie patrzyłam na to, że po prostu jestem sobą, taka jestem, ja mogę na tym pracować i chcę na tym pracować, tak? Ja chcę się rozwijać, doskonalić swój charakter, swój potencjał, ale nie w takim kontekście, że nie zgadzam się na to, kim jestem, nie? Że udaję. No, naprawdę, i słuchajcie, to połączenie tych dwóch półkul, jak mówi teraz nauka, że to teraz w tym nowoczesnym języku to jest takie flow. A co to jest flow? To jest poczucie takiej spójności, że, czyli taka spójność jest w człowieku i taka pełnia, to tak jakby te dwie półkule, wiecie, dwie połówki jabłka jakby ze sobą złączyć, nie? Jest pełnia. I to jest takie poczucie takiej pełni, w której właśnie nie potrzeba żadnej kontroli, żadnego udawania, żadnego, nie wiem, bania się, co kto pomyśli, żadnego, nie wiem, krycia swoich słabości, tak? Ukrywania przed światem, jak wyglądam, że kim jestem, ile zarabiam, bo się wstydzę, za mało, za dużo, wiecie. Ta pełnia taka,
To jest to flow. I to jest no to nowoczesne słownictwo bycia sobą. To samo, co w Starym Testamencie, ja może nadinterpretuję, wiecie, nie jestem tu ani teologiem, o matko, nie chciałabym tutaj jakiejś wprowadzać profanacji, bym tak powiedziała, ale taki mi przyszła taka refleksja, że ta ręka Boża w Starym Testamencie, a w Nowym napełnienie Duchem Świętym, a teraz w tych czasach dzisiejszych to flow, bycie sobą, to jest dokładnie to samo. Bo kiedy jestem sobą, kiedy jesteś taka prawdziwa sobą, no to jest w tobie Duch Święty, jest przy tobie ręka Boża, tak? No bo już nie masz tego takiego przejęcia, martwienia, kontrolowania wszystkiego, nie? Czyli opierania swojego, no nie wiem, życia, codzienności tylko na własnych siłach. Bo bycie we flow to jest takie zaufanie wyższe jakieś, takie nadprzyrodzone, wiecie. Tak jakby właśnie Duch Święty był w nas, nie? I czasami, myślę, że właśnie wszyscy doświadczamy takich stanów, tylko że one są czasami takie króciuteńkie, ulotne, że nawet ich może nie doceniliśmy. Może zauważyliśmy, nie? Jadę samochodem i czuję takie flow, jest tak cudownie, tak? Ale... Może je zauważamy, ale może je za mało doceniamy, nie? Może je za mało doceniamy, bo jeśli będziemy doceniać więcej, a wiecie, w myśl zasady, że jeśli nie jesteś wdzięczna za coś, to nie dostaniesz tego więcej. Nawet za talenty, gdzieś jest powiedziane, że jeśli nie jesteś wdzięczna za swoje talenty, czyli za to, kim jesteś, to nie dostaniesz więcej, w sensie, nie pomnoży ci się, tak? Jeśli nie jesteś wdzięczna za te momenty właśnie, tych stanów flow, tego połączenia, wiecie, ze sobą, to po prostu, no to może ich nie być więcej, nie? A kiedy... piszcie coś do mnie, piszcie, potrzebuję, żebyście do mnie pisali. Bo się nagadałam jak wariatka. Więc takie pytanie, kiedy ostatnio byłem sobą, nie? Bo może to pytanie może nam naprawdę otworzyć oczy, że może to było 20 lat temu. Nie? Może ostatnio byłam sobą, jak byłam, nie wiem, z dziećmi na rowerze, nie? 10 lat temu. Nie? Ale słuchajcie, można sobie takie pomocnicze też pytania zadać. Kiedy bywam sobą, nie? Kiedy bywam sobą? Kiedy? Słuchajcie, uwielbiam zadawanie pytań i jeśli dzisiaj sobie nikt z nas tutaj na te pytania nie odpowie, to nic się nie wydarzy i też okej, tak? Ale jestem pewna, że każdy, kto sobie odpowie, bo pytanie prowokuje tę podróż w głąb siebie, jak mówi James Allen. Pytania prowokują, dlatego tak uwielbiam coaching, auto-coaching. Książkę Myślenie pytaniami wam bardzo polecam. Jeśli zadajesz sobie pytanie, to odbywasz podróż w głąb siebie. I wtedy możesz odkryć, kiedy bywasz sobą i możesz świadomie zwiększyć ilość tych momentów w swoim życiu, albo w jakich sytuacjach bywam sobą, albo przy kim czuję się sobą, przy kim, nie? Albo, słuchajcie, to jest genialne, co robiąc czuję, że jestem sobą, nie? Tak mnie tu razi, że po prostu może warto przyjrzeć się sobie, kiedy jestem sama, o właśnie, co wtedy naprawdę czuję, myślę, zachowuję się. No, tak. Introspekcja taka, nie? I wiecie, dlaczego też wam powiem, chcę bardzo mocno nawiązać. Ja wiem, że no, mówię o niej do znudzenia, o tej książce mówię. Wiem, że do znudzenia. Ale jak ktoś 7 razy o niej usłyszy, to w końcu ją kupi. Słuchajcie, dlaczego tu jest? Tu jest taki fragment. Autor pisze. To jest takie sztuka pewności siebie, ale takie chrześcijańskie podejście właśnie. Autor tu pisze. Hasycki rabin imieniem Zusza, zapytany na łożu śmierci,
jak wyobraża sobie Królestwo Niebieskie, odpowiedział: Nie mam pojęcia, wiem za to jedno. Nie spytają mnie tam, dlaczego nie stałeś się Mojżeszem, dlaczego nie stałeś się Dawidem. Będą pytać mnie tylko, dlaczego nie stałeś się Zuszą, dlaczego nie stałeś się w pełni sobą, dlaczego nie stałeś się w pełni sobą. Nie? I wiecie co, ten fragment mnie tak natchnął, że jeśli ja w swoim życiu nie lubię siebie, nie pozwalam sobie być sobą, udaję ciągle kogoś innego, bo się może porównuję, bo się nie lubię, bo tylko się skupiam na tym, że jestem chaotyczna i się za to nie lubię, rozliczam z tego i tak dalej, to słuchajcie, to tak jakbym... ja sobie to tak uświadomiłam i to było dla mnie przerażające, dlatego już sobie nie chcę na to pozwalać, że to jest tak, jakbyśmy obrażali Boga. No bo jeśli On cię stworzył tak i tak, dał ci taki, a nie inny zestaw talentów, nie wiem, tu cię akurat dokładnie w tej rodzinie, dokładnie w tym środowisku, to tu cię dokładnie powołał, tak? A ty się na to nie zgadzasz, nie? A ja się na to nie zgadzam. To co? No to co? Nie? Odpowiedzmy sobie. Tadeusz pisze: być sobą w tych czasach i mówić o tym, zwłaszcza w sferze tradycji i wiary, jest naprawdę trudne. No, kiedyś było łatwiej, bo się można było trochę schować przed światem w jakiejś swojej maleńkiej chałupce, w jakiejś tam wsi, tak? Na odludziu. I to jest cudowne, słuchajcie, ja o tym zaczynam marzyć, żeby się gdzieś tam mieć taką chałupkę na rozmyślania, gdzie nie będzie, wiecie, dojazdu, internetu, telefonu, nie? Ale słuchajcie, kiedyś było na pewno łatwiej, nawiązując Tadeusz do twoich słów, kiedyś było łatwiej, bo dzisiaj, no jesteśmy coraz bardziej, sobie można uświadomić, że jesteśmy jednak w systemie, nie? Że już tak się schować przed światem niezbyt można, bo tak, za chwilę będzie stos jakichś rachunków, wezwań, nie? No, które na bieżąco nie rozwijane. Chociaż jest taka teoria samorozwiązujących się problemów i ona też się sprawdza. Ale czy zawsze dobrze? Więc słuchajcie, kiedy ostatnio byłem sobą, kiedy, w jakich sytuacjach, przy kim, co robiąc jestem sobą, bo jeśli sobie odpowiesz na to pytanie, co robiąc jesteś sobą, to tak jak co robiąc wpadasz we flow, tak, to jest wskazówka dla ciebie, że to jest twoja pasja, to jest twoje powołanie, to jest to, nie? Kasia pisze: warto być sobą zawsze. Czekajcie, bo mi znowu Messenger pika. Warto być sobą zawsze i w każdych okolicznościach, bo trudniej zaakceptować kłamstwo, udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, względem siebie i innych. A przecież jesteśmy piękni, zobaczcie, od razu czytając to się uśmiecham, a przecież jesteśmy piękni nawet z naszymi słabościami. Dokładnie tak, Kasiuncia, nie? Słuchajcie, och Boże, takie to jest piękne, zaakceptować swoje słabości, właśnie popatrzeć na nie. No tak, Bóg dał mi i słabości, i talenty, no po coś? Przecież gdyby tylko chciał, skoro jest nieskończony, nieobjęty w ogóle, niczym nie da się go w nic zamknąć, w żaden nawias, to wiecie, no to przecież mógł mi dać tylko talenty, nie? Więc po coś mi dał te słabości, nie? No po coś mi... Wczoraj nam chyba fajnie wybrzmiało, gdzie się potkniesz, jest twój skarb. Może potykasz się o słabości i tu jest właśnie twój skarb. Tak jak, słuchajcie, ja przekuwam właśnie moje słabości w mój skarb. To, że mówię ciągle... Przyznaję się do tego, że jestem chaotyczna, tak? Zawsze się z tego rozliczałam. Słuchajcie, ja już mówiłam tę historię, ale to jeszcze te parę minut powiem, że w szkole podstawowej no po prostu nienawidziłam siebie. Ciągle mi nauczy, oprócz tego, że miałam odstające uszy, to już chyba cała Polska wie, która słucha tych live'ów. Kiedyś nie mogłam nawet o tym mówić, to było we mnie tak zablokowane. Więc całą szkołę słyszałam od nauczycieli, że Dorota, ale ty jesteś rozczepana,
Dorota, ale ty jesteś rozszczepana. I ciągle to, Dorota, ale ty jesteś rozszczepana. To w moich uszach brzmiało tak, Dorota, ale ty jesteś rozszczepana. I jak to słyszałam, to dla mnie to była jak płachta na byka. Jak po prostu ja się wściekałam w sobie, jak słyszałam te słowa, czyli te wyrzuty nauczycieli, że jestem rozszczepana. Tak? Czyli to nie brzmiało, Dorota, jesteś chaotyczna, jak mogę ci pomóc, albo nie wiem, jak możesz to przekuć w swój sukces, nie? To nie było takim językiem, to było wyrzuty i krytyka, ale ty jesteś rozszczepana, nie? To wszyscy nauczyciele powinni przejść szkolenia z rozwoju osobistego, moim zdaniem. I słuchajcie, i jak ja to tak słyszałam ciągle w szkole, to ja nienawidziłam siebie za to. Czyli moje słabości mnie paraliżowały. Nie byłam sobą wtedy, nie pozwalałam sobie być sobą, bo byłam ciągle w stanie kontroli, żebym tylko nie wyszło na jaw, że jestem rozszczepana. Nie? Tak to. Ale słuchajcie, od kiedy właśnie, dlatego tak się dzielę też tą wiedzą, dlatego tak zachęcam do tego, do zmiany tego sposobu myślenia o sobie, odwrócenia tego umysłu. Kto tego potrzebuje, to... O, pszczoła to jakaś lata. Kto tego potrzebuje, to zapraszam pod dziennik 365 dni budowania siebie, bo się nie poznasz, że staniesz się sobą, bo zaczniesz odwracać swój umysł w inną stronę. Zaczniesz mieć inne myśli, zaczniesz inaczej interpretować rzeczywistość, inaczej reagować. Zaczniesz widzieć, że to ty decydujesz, co myślisz. I słuchajcie, i kiedy właśnie zaczęłam się fascynować rozwojem osobistym, szybko mnie olśniło, że to jest nic innego, jak to wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i w ogóle, ale właśnie i szybko mnie olśniło, że jeśli nie chcę, że jeśli nie chcę dalej tkwić w tej kontroli i tym udawaniu i tym takim rozliczaniu się za swoje słabości, to muszę zmienić sposób postrzegania, zmień sposób patrzenia na rzeczy, a rzeczy zaczną się zmieniać. Zmień perspektywę patrzenia na siebie. Zmień perspektywę patrzenia na swoje słabości, nie? I zacznie się to zmieniać. I co się stało? Co się stało? No, akurat w Mary Kay te cechy nazywa się inspiracją, więc akurat środowisko, w które weszłam, zaczęło to nazywać, że nie chaos i nie rozszczepanie, ale bycie inspirującym. Brzmi inaczej, prawda? To jest zmiana perspektywy. To jest zmiana słowa, zmiana słownictwa, nazewnictwa. To jest od razu pociąga za sobą zmianę perspektywy. Bardzo Was zapraszam na Instagram, na kanał Magdalena Ćwikła Przebudzenie. Kanał na Instagramie, M Ćwikła chyba, dokładnie nie pamiętam, bo jest świeżutki ten kanał, ale Madzia Ćwikła robi tam genialne rzeczy. Dzieli się właśnie zmianą perspektywy, jak zmienić perspektywę, jak zmienić sposób postrzegania, żeby rzeczy się zaczęły zmieniać. I zobaczycie, ile od tego zależy. I dobra, chyba powinnam kończyć, bo jesteśmy już... Zagadam Was na śmierć. Ale mamy piątek, więc można potem odreagowywać przez ten weekend. Kasia pisze, jeśli czuję się z czymś sobie nie radzę, że z czymś sobie nie radzę, to załączam tryb standby. Kocham Cię normalnie. Standby. Aby pomyśleć, czy jest mi to w ogóle potrzebne na ten moment. A jeśli tak, jeśli taki moment kiedyś przyjdzie, to wówczas włączę. Popatrzcie, jakimi my jesteśmy niesamowitymi stworzeniami. No, jesteśmy niesamowitymi stworzeniami. Żadne zwierzę, żadna roślina chyba, nie, przynajmniej nie jest jeszcze udowodnione, że może zmienić swój sposób myślenia, nie? My mamy taką moc, mamy taką zdolność zmiany sposobu myślenia. A co więcej, nawet święty Paweł wzywa, żeby nawracać swoje umysły, nie? Czyli od myśli zależy. Od myśli zależy, co, jak się czujesz, jak żyjesz, w co wiecie, co wierzysz, tak? Ach, czy pozwalasz sobie być sobą? Strasznie mnie razi. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle widać jakoś tak. Ale jest taka piękna wiosna, że nie mogłam.
No, więc ja Was pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kto ma tylko ochotę, to zapraszam na www.dorotaozo.pl. Są tam fajne rzeczy i sesje coachingowe, i już pojawiła się z powrotem w ofercie Kawa z Bogiem, której nie było przez chwilę. Jest też w sieci Księgarni Nowa i wróciła na stronę. Za chwilę wróci Dziennik 365 Dni Budowania Siebie, jeśli ktoś nie zna. A wszystkie osoby, które mają, zapraszam na grupę 365 Dni Budowania Siebie. Na tej grupie się tak bardziej integrujemy ze sobą w całym tym, w całej tej zmianie myślenia. No, to jeszcze poczekam na serduszka i może na jakieś pochwały. No oczywiście i krytykę, jeśli ktoś chce dodać, to zapraszam. Ciągle będę powtarzać i powtarzam, że nie jestem najmądrzejsza. Dzielę się tym, co mi gdzieś tam daje jakieś przemyślenia, jakieś takie doświadczalną zmianę i dlatego po prostu myślę, że warto jest się tym dzielić. No, ale piszcie. Madzia, jakie piękne serduszko mi dałaś, czerwono-białe. Te ptaki tak śpiewają, po prostu one są sobą. One są sobą. Jestem wspaniała, tak. Gdzie można mnie słuchać przez cały dzień? Brawo, tak, tak. Zapiszę tutaj, Madzia pochwaliła, dobrze. Kasia pochwaliła, kto jeszcze pochwali? Nie, no żartuję, słuchajcie. Oczywiście piszcie, co uważacie. Jeśli chcecie się czymś podzielić, to zapraszam do komentarzy. Anna. Super. Słuchajcie, odkąd przeczytałam, że... Bo tak patrzę na niebo. Jest... A nie wiem, czy widać to będzie. Dyskutują o tym, co powiedziałaś. Śmieją się z nas, nie? Ale ci ludzie głupi. Zamiast być sobą, nie? To tak jakby, nie wiem, wróbel udawał skowronka. Jako jedyne istoty możemy zmieniać myślenie, ponieważ mamy wolną wolę. Dotarło do mnie. Kliknęło, Madzia! Jest! Otwórz szampana. No, ja jak... Słuchajcie, to jest olśniewające objawienie. To jest po prostu objawienie. Uświadomić to sobie. No. Ale chciałam powiedzieć właśnie, że bo tak patrzę na takie niezmierne niebo jest dzisiaj. Zawsze jest, ale jakoś czasami jest bardziej wymowne. I taki fragment, odkąd poznałam, to cały czas mi przychodzi do głowy, jak widzę takie, wiecie, takie niezmierzone to niebo, że a oczy Pana okrążały całą ziemię, obiegały całą ziemię, a oczy Pana obiegały całą ziemię. To było takie cudne, a oczy Pana obiegały całą ziemię, by... gdzieś tu sobie zapisałam. W każdym razie... żeby współpracować z wszystkimi, którzy go miłują, tak? Jakoś tak. Gdzieś mam chyba napisane nawet. I sobie tak pomyślałam, jak to przeczytałam i potem jak po prostu za każdym razem, jak gdzieś tam idę na spacer i widzę takie niezmierzone niebo, to sobie myślę, Boże Święty, my tutaj na takich detalach się koncentrujemy, na takich bzdurach, że coś tam myślimy o sobie, a przecież... jesteśmy tak niesamowicie stworzeni i jeszcze na dodatek jego oczy obiegają całą ziemię i skoro całą ziemię obiegają, nie? To chociaż jesteś w malusieńkim mieszkanku, w jakiejś zapyziałej mieścinie, tak? To i tak jesteś pod jego wzrokiem. I chociaż jesteś tam może sama, samotna, może sam samotny, może akurat masz jakiś wielki problem, może myślisz o sobie, jak bardzo nic nie możesz i jesteś do niczego. To i tak oczy Pana obiegają całą ziemię i widzą także Ciebie. I widzą także Ciebie. Więc zwróć się dzisiaj do Niego. Mówię jak na kazaniu, ale poleciałam. Cudowności, miejcie wspaniały dzień. Dziękuję, że jesteście. Na transmisję zapraszam od poniedziałku do piątku około o 9:00, a na nasze spotkania w każdy wtorek o 19:00 Kawa z Bogiem w aplikacji Zoom, w każdą środę Beauty Kawka w aplikacji Zoom, w każdy piątek rozwojowa kawa w aplikacji Zoom. A dzisiaj to już koniecznie musicie być na naszej rozwojowej, bo będziemy odpuszczać. Dobrego dnia.